Cześć. Spotkanie wakacyjne, Łukasz przy herbacie, trochę taki odcinek ogólny. Chciałbym się odnieść w kilku słowach do tego, co się w tej chwili dzieje w kraju. Żeby maksymalnie to uprościć, ujednolicić i pokazać Wam, o co w tym wszystkim chodzi. Mamy uchwalone przez Sejm i przez Senat trzy ustawy dotyczące sądownictwa w Polsce. Mamy ustawę o ustroju sądów powszechnych, zgodnie z którą, w takim telegraficznym skrócie, wprowadzono możliwość odwołania wszystkich prezesów sądów i tak naprawdę wszystkich przewodniczących wydziałów. W praktyce sprowadza się do tego, że w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie tej ustawy minister sprawiedliwości może usunąć wszystkie władze sądów w Polsce i powołać na ich miejsce własnych kandydatów. Pod względem wpływu ministra sprawiedliwości na zarządzanie sądownictwem jest to olbrzymia zmiana i to zmiana na niekorzyść. Dlaczego? Dlatego, że minister sprawiedliwości, który jednocześnie jest prokuratorem generalnym w tej chwili i politykiem, czynnym politykiem, uzyskuje realny wpływ, który niespecjalnie może być przez kogoś ograniczony czy kontrolowany, do mianowania najważniejszych sędziów w każdym sądzie. Teoretycznie nie powinno mieć to wpływu na orzekanie przez poszczególnych sędziów, ale będzie miało, bo to od prezesa sądu czy od przewodniczącego wydziału zależeć będzie tak naprawdę ocena tego sędziego. Możliwość delegowania go do sądu wyższej instancji, możliwość awansu, przyznawania dodatków funkcyjnych czy za inne rzeczy, które sędziemu można przyznać premię na przykład ze względu na jakość orzeczniczą. Ta ustawa na tę chwilę wejdzie w życie. Prezydent zapowiedział, że ją podpisze, że nie będzie jej wetował, że nie będzie jej kierował do Trybunału Konstytucyjnego. Pozostałe dwie ustawy, czyli ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym, zostaną przez prezydenta Andrzeja Dudę zawetowane. Przynajmniej tak wynika z dzisiejszych zapowiedzi. Ustawa o KRS-ie dlaczego jest niebezpieczna? Ano dlatego, że dotychczas większość głosów w Krajowej Radzie mieli sędziowie. Mieli sędziowie, którzy byli do tej rady wybierani przez sędziów, a zatem to środowisko sędziowskie decydowało o tym, kto dostanie nominację sędziowską i w jaki sposób wszystkie rzeczy związane z nominacjami sędziowskimi będą procedowane. W tej chwili, zgodnie z tą nową ustawą, większość uzyskałby obóz rządowy w takim znaczeniu, że większość parlamentarna miałaby możliwość kreowania większości sędziów w Krajowej Radzie. To oczywiście jest niebezpieczne dlatego, że znowu politycy uzyskują, czyli władza wykonawcza, ustawodawcza, bo to Sejm, bo to rząd, uzyskują możliwość realnego wpływu na nominacje sędziowskie, a zatem władza sądownicza staje się podporządkowana i ograniczona przez pozostałe dwie władze. Tu na marginesie. Władza sądownicza nie jest trzecią władzą. Władza sądownicza jest jedną z trzech władz, poza ustawodawczą i wykonawczą. To nie jest tak, że któraś z nich jest ważniejsza, a któraś mniej ważna, a trzecia władza to już najmniej. Nie. Wszystkie trzy władze są równie istotne, równie ważne i w dobrej demokracji, w dobrym, stabilnym państwie one się wzajemnie bilansują. One dbają o to, żeby żadna z nich nie miała wyższej pozycji i nie mogła wpływać na pozostałe. W dobrej demokracji nie może też dojść do sytuacji, w której dwie władze sprzysięgną się przeciwko trzeciej. W Polsce w tej chwili byłaby to władza ustawodawcza i wykonawcza przeciwko władzy sądowniczej. Ustawa o KRS-ie zostanie, zgodnie z zapowiedzią pana prezydenta, zawetowana. Ustawa o Sądzie Najwyższym jest niebezpieczna z trochę innych względów.
Sąd Najwyższy liczy bodajże 84 sędziów w tej chwili. Zgodnie z ustawą wszyscy oni przeszliby w stan spoczynku, gdy weszłaby w życie ta ustawa, czyli odeszliby z Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy przestałby liczyć jakiegokolwiek sędziego. Niemniej ustawa w pierwotnym kształcie pozwoliła na pozostawienie na stanowiskach osób, które mianuje minister sprawiedliwości. Czyli to minister sprawiedliwości, jednocześnie prokurator generalny i czynny polityk, decydowałby, którzy sędziowie w Sądzie Najwyższym są mu na rękę, którzy mu pasują, których linia orzecznicza mu odpowiada i ci by zostali na stanowiskach. Pozostali sędziowie byliby mianowani w trybie pilnym. Określono, że obniżono tak naprawdę standard, który musi spełniać osoba, aby zostać sędzią Sądu Najwyższego. Ta ustawa na szczęście również zgodnie z zapowiedzią ma być zawetowana. Dlaczego to jest tak istotne? Możecie spytać, no dobrze, no, do sądu nie chodzę, spraw sądowych nie mam, w czym problem, dlaczego to jest moja sprawa? Po pierwsze, wydaje się, że na szczęście wiele osób pomyślało odwrotnie. Protesty, które odbywają się w kraju od tygodnia, łańcuchy światła, zgromadzenia przed sądami, zgromadzenia na placach, wskazują na to, że społeczeństwo się obudziło. W szczególności ludzie młodzi. Ja również nie pamiętam czasów PRL-u. Byłem za mały, żeby pamiętać, co się wtedy działo. Znam go tylko z książek i z opowieści. Ale bardzo nie chciałbym, żeby te czasy wróciły. Oczywiście to może brzmieć jak demagogia, że teraz rząd wprowadza ustawy, które nas cofają do PRL-u. Owszem, to brzmi jak demagogia, ale niestety jak porównacie teksty ustaw, pozycję ustrojową sądów w czasach PRL-u i z tymi ustawami, które właśnie zostały przegłosowane w parlamencie, to okaże się, że model funkcjonowania jest bardzo bliski. Zwrócił na to uwagę dzisiaj pan prezydent, mówiąc, że w Polsce nigdy prokurator generalny czy minister sprawiedliwości nie mieli możliwości kontrolowania i wpływania na Sąd Najwyższy, a taką kompetencję dawała nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. Wydaje się, że te zmiany, które zostaną wprowadzone albo które miały być wprowadzone, doprowadziłyby w dalekiej perspektywie do ograniczenia praw obywatelskich. Dlaczego? Bo każdy z Was, każdy z nas, w momencie, gdy miałby spór z kimkolwiek, z pracodawcą, z państwem jako takim, czyli na przykład z urzędnikiem państwowym, zostałby wyrzucony z uczelni, zostałby zwolniony z pracy, jego kontrahent przestałby mu płacić, byłby tymczasowo aresztowany bez podstawy, zostałby skazany na podstawie sfabrykowanych dowodów, bo prokuratura bardzo chciała, żeby został skazany. To w tym momencie na dzień obecny może się odwołać do niezawisłego, niezależnego sądu, który będzie to oceniał, który w dwóch instancjach podda kontroli to, co go spotkało i wyda wyrok. W momencie, gdy politycy, władza wykonawcza uzyskuje możliwość wpływania na orzecznictwo sądowe, bo ma możliwość kreowania sędziów, ma możliwość wpływania na ich awanse zawodowe, to wcale sytuacja nie jest tak oczywista. Bo może się okazać, że władzy zależy, aby zwiększyć ilość skazań w jakimś zakresie. W związku z tym sędziowie będą skazywać, żeby uzyskać awans. Oczywiście nie wszyscy. Ja bardzo głęboko wierzę w etos, w moralność sędziów. Ale to są tylko ludzie. I tak jak w każdym środowisku, znajdują się wśród nich osoby, które tego urzędu pełnić może nie powinny, a na pewno nie są krystaliczne. Kolejny argument za tym, że te ustawy powinny być zawetowane, polega na tym, że Sąd Najwyższy stwierdza ważność wyborów. Oczywiście to jest trochę political fiction, trochę czarnowictwo, już bardzo podkręcone, ale jeżeli Sąd Najwyższy jest kontrolowany przez polityków i stwierdza ważność wyborów,
to pojawia się realna wątpliwość przy następnych wyborach, ważność jakich wyborów stwierdzi albo nie. Czy jeżeli wybory zostałyby sfałszowane, to taki Sąd Najwyższy rzeczywiście stwierdzi ich nieważność, czy też ze względu na polityczne uwarunkowania stwierdzi ich ważność. Oczywiście mam nadzieję, że do tego nigdy by nie doszło. Na tą chwilę nie dojdzie, ustawy będą zawetowane. Pojawia się jeszcze jeden wątek, który chciałbym poruszyć jakby tak trochę z boku tych kwestii prawnych. Bo oczywiście, jeszcze może dwa zdania. Wątpliwości, które wiązały się z tymi ustawami, były przede wszystkim konstytucyjne. Dotyczyły skracania kadencji organów. Konstytucja wprost mówi o tym, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego jest powoływany na 6-letnią kadencję. W momencie, gdy jego mandat by wygasł w drodze tej ustawy, to okazałoby się, że mamy naruszenie konstytucji. Do tego podporządkowanie władzy sądowniczej, władzy wykonawczej czy ustawodawczej również jest niezgodne z trójpodziałem władzy, który jest określony w konstytucji. Ponadto sposób procedowania tych ustaw, to, że one zostały zgłoszone na szybko, były głosowane w ekspresowym tempie, zgłoszono do nich poprawki, które były odrzucane w całości w blokach. Nie było tak naprawdę możliwości merytorycznego zapoznania się z ustawą. Ponadto tak ważne ustawy, jak ustawy ustrojowe o Sądzie Najwyższym, czy Sądach Powszechnych, czy Krajowej Radzie Sądownictwa, nie powinny być zgłaszane w takim trybie, w jakim były, czyli jako inicjatywa poselska. Zostało to zrobione tylko w jednym celu, aby przyspieszyć drogę ustawodawczą. W momencie, gdy mamy inicjatywę ustawodawczą posłów, taka ustawa nie musi obligatoryjnie przechodzić przez szereg konsultacji. Co innego, gdyby została zgłoszona przez rząd. Gdyby to rząd zgłosił te ustawy, to musiałyby przejść wszystkie konsultacje międzyresortowe z Sądem Najwyższym, z Krajową Radą Sądownictwa, z podmiotami zainteresowanymi. To by trwało. A zależało władzy na uchwaleniu ich jak najszybciej. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu liczono, że prezydent podpisze te ustawy i one wejdą w życie od razu. Okazuje się, że tak się nie stało. Oczywiście poza argumentami merytorycznymi, poza olbrzymią pracą bardzo różnych środowisk, bo listy i stanowiska w sprawie tych ustaw zostały wydane przez stowarzyszenia, uczelnie wyższe, prezesa Sądu Najwyższego, przez bardzo wiele podmiotów, które albo się na tej materii bardzo dobrze znają, albo były zaniepokojone sytuacją procedowania ustawy w ten sposób. Oczywiście poza tym bardzo duży wpływ na decyzję pana prezydenta miały także protesty, które się nadal odbywają w całej Polsce. To, że wyszliśmy na ulicę, to, że stajemy w obronie niezależnego sądownictwa, świadczy z jednej strony o tym, że w takich najgorszych, kluczowych chwilach jednak jesteśmy w stanie stanąć obok. Mimo bardzo różnych poglądów, bo na tych manifestacjach byli ludzie o pełnym przekroju ideologicznym i społecznym. Od prawicy do lewicy. Ramię w ramię staliśmy, aby pokazać, że zależy nam na niezależnym sądownictwie. Pojawia się pytanie, czy skoro pan prezydent zapowiedział weto dwóch ustaw, to można już skończyć, można przestać demonstrować i manifestować swoje niezadowolenie i swoją wolę jako naród. Moim zdaniem nie, bo po pierwsze ustawa o sądownictwie powszechnym nadal zgodnie z zapowiedzią ma być podpisana. Jeszcze podpisana nie jest. Ta decyzja jeszcze jest przed panem prezydentem ostatecznie. Może się okazać, że ona jednak też będzie zawetowana. To byłby olbrzymi sukces społeczeństwa polskiego jako takiego, które byłoby w stanie się zmobilizować i wpłynąć na władzę, którą w tej chwili sprawuje Prawo i Sprawiedliwość i pan prezydent Andrzej Duda. Niemniej, nawet jeżeli dojdzie do podpisania tej ustawy, to zgodnie z zapowiedziami Pałac Prezydencki chce przedstawić własne projekty ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie. Oczywiście
I to mówią wszyscy. To mówią zwolennicy, przeciwnicy, sam Sąd Najwyższy, sama Rada. Reforma sądownictwa jest jak najbardziej potrzebna, jest konieczna w Polsce, ale nie taka. Nie w ten sposób przeprowadzona. Nie dopychana kolanem na koniec dnia i nocy, żeby tylko zdążyć ją uchwalić. Potrzeba merytorycznej, poważnej debaty nad kształtem sądownictwa. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest to, że sprawy będą przydzielane sędziom losowo. To pozwoli z jednej strony uniknąć narzucenia pewnego sposobu myślenia w sprawach, jeżeli trafiałyby do jednego sędziego. Po drugie, pozwala zachować dużo większy obiektywizm. Skoro nie jest sprawa przydzielana według innych kryteriów niż losowo, to jest dużo większa szansa na uczciwość tego procesu. Czy zachęcam w ten sposób do manifestowania? Chyba tak. Chyba tak, bo to jest to narzędzie, które pozwala nam w sposób realny pokazać, jaka jest nasza wola. Wola jako suwerena, który wybrał obecne władze. Czy to coś da? Trudno powiedzieć, ale pozostaje mieć nadzieję, że politycy wsłuchają się w głos społeczeństwa, że to wszystko, co dzieje się w tej chwili w Polsce, nie pozostanie bez echa. Życzmy sobie, ja sobie życzę wam, abyśmy mieli jak najmniej takich sytuacji, w których w ten sposób musimy sprawować władzę bezpośrednio. Aby to jednak wybrane przez nas władze robiły to z poszanowaniem konstytucji i ustaw. Inna rzecz, że ten potencjał społeczny, który został właśnie w Polsce obudzony, nie powinien być zaprzepaszczony. Pytanie, czy z tego się narodzą jakieś realne siły polityczne, jakieś nowe partie, czy jakieś nowe ruchy. Pozostaje nam poczekać, a tymczasem poza protestowaniem wracajcie na wakacje, wracajcie na urlopy. Do zobaczenia. Cześć.